Intercom motocyklowy firmy Foot Sports, model BTS2 wersji Pro. Przyszedł on do mnie po 1,5 miesiąca oczekiwania, zamówiony gdzieś tam w Chinach. Co on takiego ma w sobie? Łączność między dwoma motocyklistami do 1000 metrów. Optymistycznie do 1000 metrów. Niech będzie nawet do 500, i tak będę zadowolony. Nie ma problemu przy prędkości 120 km na godzinę, żeby się z kimś dogadać. Całkowita wodoszczelność, jakieś tam budowane radio, które jest mi do niczego niepotrzebne. Inne rzeczy. Zobaczmy, jak on wygląda. Takie to urządzonko, bardzo smukłe, podoba mi się ten kształt, podoba mi się to, że jest to czarny mat gumowy z pomarańczowymi akcentami. Można go dostać na aukcjach w dwóch wersjach, tak przynajmniej ja to widzę. Oczywiście nie na polskich aukcjach, tylko na AliExpress. Pokażę Wam, nie wiem, czy będzie to widać, ale dostępny jest zarówno w wersji z takim napisem, jak ja mam w tej chwili tu w ręce, jak i bez tego napisu. Nie różnią się niczym, bo symbol mają ten sam, z tą tylko różnicą, że ten przychodzi w wersji Pro. Można go dostać zarówno z kablem sztywnym do kasków, na przykład szczękowych, jak i z kablem miękkim, z mikrofonem na kablu miękkim, do kasków, powiedzmy, integralnych. Jak widać, do mnie przyszedł w takim opakowaniu z napisem Foot Sports, podczas gdy ten drugi przychodzi w takim opakowaniu. Co my tu jeszcze mamy? No, mikrofon na kablu miękkim, mikrofon na kablu sztywnym. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się ten kształt. Nie jest taki zbyt toporny, jest malutki. Będzie pasował do większości kasków, no do mojego na pewno, bo ja mam też kask w kolorze czarnym, matowym. Co my tu mamy? Włącznik, dioda sygnalizacyjna, przycisk w zasadzie wielofunkcyjny, którym można odbierać lub kończyć połączenie, ale odbieranie jest automatyczne, więc głośniej, ciszej. To służy także do wybierania stacji radiowych. Radia ja tutaj nie będę używał, niepotrzebne mi to jest. Dioda podczas ładowania, a ładowanie trwa około 4 godzin, świeci się na kolor taki, powiedzmy, pomarańczowy, mniej więcej. Podczas normalnej pracy jest to kolor niebieski, migający, natomiast podczas parowania jest to kolor niebieski, który miga na przemian z czerwonym, niebieski-czerwony. Włącznik, więcej nic nie ma w zasadzie. Uniwersalne gniazdo, które służy zarówno do podłączenia mikrofonu i słuchawek, gdy jest to urządzenie już na kasku, jak i do ładowania tego urządzenia. I drugie gniazdo audio. Zaraz zobaczymy kabelek do tego gniazda, jak wygląda. Co dostajemy w komplecie? Instrukcja z tym samym napisem co na pudełku, Foot Sports BTS2 w wersji Pro. Ja wybrałem mikrofon na kablu sztywnym, ponieważ mam kask szczękowy, samoprzylepny. Dwa bardzo duże głośniczki. Podobno jakość dźwięku jest naprawdę wspaniała. Połączenie, które łączy się tu w tym miejscu. Kabel USB do ładowania. Można ładować zarówno z laptopa czy komputera, jak i z takiej ładowarki, która ma wejście USB. No i drugie, identyczne, jak widzicie, wejście. To właśnie służące do ładowania.
tutaj. Zestaw akcesorii do montażu. Czyli uchwyt, jeżeli chcemy go zamontować za pomocą uchwytu. Mamy uchwyt i dwie śrubki. Śrubokręt, który przykręca to. I drugi sposób montowania na rzep, samoprzylepny rzep. Jedną część do kasku się przykleja, drugą do urządzenia. Drugi taki sam w zapasie, też samoprzylepny rzep. No i ten kabelek audio. Jedna część wchodzi tu, druga część do urządzenia i słuchamy. Z tym, że ja audio nie będę używał. Dlaczego akurat wybrałem ten, oprócz tego widoku, smukłej sylwetki, naprawdę pasującego do mojego kasku widoku, kształtu. Ważnym dla mnie czynnikiem było to, że mam w sobie funkcję Bluetooth w wersji 3.0. Duża część interkomów na aukcjach AliExpress ma wersję Bluetooth 2.0, ten ma akurat 3.0. Rzadko spotyka się 4.0 i są one bardzo drogie. Myślę, że ten będzie najbardziej optymalny dla mnie. Gdy będę robił montaż, też nagram drugi filmik do tego. No i później jakąś recenzję, jaką się sprawuje. Dlaczego zdecydowałem się na zakup tego urządzenia? No, przede wszystkim cena. Jeśli kogoś stać kupować interkomy za 500 czy 1000 zł, bo są i takie, nie ma problemu. Ja chciałem oszczędzić, ponieważ nie wybieram się na drugi koniec świata, żeby mieć jak najdroższe interkomy. Chcę tutaj po prostu sobie pojeździć po okolicy. Wystarczy mi zwykła łączność. Więc starałem się, żeby wyglądał, żeby miał Bluetooth 3.0 i żeby był w miarę niedrogi. No i dlatego padł wybór na ten. A ile zapłaciłem, zobaczcie sami. Nie wiem, czy będzie to widać. Tu w tym miejscu jest cena. Zapłaciłem łącznie z wysyłką 135,28 zł po przeliczeniu oczywiście na złotówki. Czyli to jest śmieszna kwota, którą można przełknąć. Dodam jeszcze, że wbrew temu, co jest na pudełku napisane, że jest łączność między dwoma motocyklistami, tak naprawdę jest między trzema. Można to tak sparować, że trzech motocyklistów może się ze sobą porozumiewać i to każdy z każdym, tak jak widać na tych strzałkach. Co jeszcze powiedzieć? Instrukcji nie ma polskiej. Nie ma polskiej instrukcji obsługi. Są języki obce. Ale to w sumie nie problem, bo parowanie jest łatwe. Filmiki odnośnie parowania są w internecie, można sobie poszukać. Obsługa też będzie prawdopodobnie banalnie prosta. Żeby go sparować, po prostu wystarczy włączyć dwa urządzenia. Dwa takie same. Przytrzymać ten przycisk zasilania tak długo, aż dioda, która początkowo będzie w kolorze niebieskim, zacznie migać na przemian na niebiesko i na czerwono. Gdy w obu tych urządzeniach będzie tak migało, wówczas naciskamy w jednym tylko urządzeniu, tutaj, i po kilku sekundach miganie diody czerwonej i niebieskiej ustaje i zaczyna po prostu migać tylko i wyłącznie dioda niebieska, w jednym i w drugim. Są one wówczas sparowane. W podobny sposób też paruje się go z telefonem. Znaczy wystarczy włączyć to urządzenie i w telefonie wyszukać go wśród dostępnych urządzeń Bluetooth, a wyszukuje się go po nazwie. Po prostu szukamy wśród dostępnych nazw urządzeń Bluetooth nazwę BTS2 i w ten sposób parujemy telefon z urządzeniem. Żadnych problemów nie ma. Także jak na 135 zł, to naprawdę myślę, że wspaniały wybór.